Gość Radia Jar. Teraz na sportowo w Radiu Yard, w radiu naszego regionu, na falach 89,2 FM to Białystok i okolice oraz 95,5 FM Bielsk Podlaski i sąsiednie miejscowości. Spotkanie z człowiekiem Jagiellonii Białystok. Dzisiaj trener bramkarzy Grzegorz Kurdziel. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. To może zaczniemy od wrażeń po ostatnim meczu Jagiellonii Białystok z Legią Warszawa, zakończonym remisem 1-1. Na pewno po meczu jesteśmy najbardziej zadowoleni z tego, że udało nam się wypełnić cały stadion. Na pewno zadowolony jest z tego klub i my jako trenerzy i piłkarze jesteśmy dumni, że kibice spisali się wyśmienicie. Jeżeli chodzi o sprawy sportowe, to cieszymy się z tego, że udało nam się w wielu elementach zdominować Legię Warszawa, udało się stworzyć dużo sytuacji do zdobycia bramki. Natomiast nie jesteśmy do końca zadowoleni z wyniku. Pozostał mały niedosyt po tym spotkaniu. Punktami trzeba było się podzielić. Bo punktami trzeba było się podzielić, natomiast wiemy, że Legia w tamtym dniu była w naszym zasięgu. Tym razem się nie udało, ale kiedyś będziecie mieli na pewno szansę się zrewanżować. No, myślę, że przynajmniej dwa razy w tym sezonie jeszcze będziemy grali z Legią, ponieważ i my, i oni mamy aspirację, żeby być w pierwszej ósemce. I jeszcze będzie okazja, żeby ich pokonać. Jacy są bramkarze Jagiellonii Białystok? Jakie są ich dobre i te nieco słabsze strony? Będziemy mówić tylko o dobrych, no bo na pewno Jagiellonia posiada na dzień dzisiejszy dobrych bramkarzy, którzy udowadniają to w meczach. No, oczywiście jest to taka pozycja, że każdemu zdarzają się słabsze momenty i kibice o tym czasami długo rozmawiają, natomiast oni ze względu na swój zawód muszą szybko o tym zapomnieć i wrócić do swoich najlepszych, do swojej najlepszej dyspozycji. Czy jest jakiś bramkarz, który wysuwa się na czołówkę pana zdaniem? Tak subiektywnie musi pan na to pytanie, myślę, odpowiedzieć. No, broni Bartek i Bartek jest wyróżniającą się postacią, nie wyróżniającą, według mnie najlepszym bramkarzem w polskiej ekstraklasie pomimo młodego wieku i udowadnia to w każdym spotkaniu, że zasługuje na miejsce w składzie i zasługuje na pochwały, które dostaje od ekspertów, dostaje od kibiców. Po prostu jest to talent, ale poparty pracą. Co jest najtrudniejszego w tym, że gra się akurat na pozycji bramkarza? Jak pan sądzi, co może sprawiać najwięcej trudności zawodnikom, którzy znajdują się tutaj w bramce, bezpośrednio przed nią i muszą dążyć do tego, by piłka nie trafiła do środka? Najtrudniejszą rzeczą jest radzenie sobie z błędami, żeby szybko o nich zapomnieć, szybko je wykasować z głowy i wracać do normalnej dyspozycji. Natomiast najtrudniejszą rzeczą podczas spotkań jest mała ilość sytuacji stwarzanych przez przeciwnika. Wymaga to dużej koncentracji i wymaga to już doświadczenia od zawodników. Skoro tak się dzieje, a było tak w meczu z Legią Warszawa, że Legia oddała tylko jeden celny strzał, to znaczy, że bramkarz gra w dobrej drużynie. To nie jest tak, że bramkarz tylko co jakiś czas musi się uaktywnić, a przez większą część meczu może sobie pozwolić na relaks i odpoczynek. Nie. On cały czas musi być w pełnej gotowości. Nie, absolutnie. Akurat jeżeli chodzi o bramkarzy, to szczególnie to przygotowanie mentalne odgrywa największe znaczenie. Ta koncentracja podczas meczu, którą wkłada każdy bramkarz, powoduje to, że po każdym meczu oni są bardzo zmęczeni, tak samo zmęczeni jak biegający przez całe 90 minut zawodnicy.